Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Z racji tego, że mamy poniedziałek, no to zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Marzec już niedługo, zima jakoś nie chce odejść, no ale organizatorzy nie dają nam zapomnieć o tym, że w sezonie czeka nas kilka ciekawych wyścigów i właśnie za dwa dni, czyli 28 lutego, startują zapisy do Śnieżka Uphill Race 2018. No i warto o tym mówić, dlatego że na ten wyścig zapisać się jest dosyć trudno, bo pamiętajmy o tym, że limit jest 350 osób i w minionych latach pakiety wyprzedawały się na pniu w kilka minut. Może w tym roku padnie znowu jakiś super rekord tej sprzedaży. No ale jeśli chcecie na ten wyścig jechać, to pamiętajcie, żeby pilnować daty i godziny 28 lutego. Jeśli się nie spóźnicie, no to wyścig pewnie Wam przepadnie. U nas jeszcze nie ma świetnych warunków do tego, żeby się ścigać, ale z granicą już takie warunki oczywiście są i w ten weekend wystartowało kilka wyścigów cross country. Pierwszy, o którym chciałem powiedzieć, to jest wyścig Copa Catalana MTB. Na tym wyścigu startuje zawsze bardzo dużo mocnych zawodników z Hiszpanii, jak i z Francji, a w tym roku pojechał tam też startować Cross Racing Team reprezentowany przez Bartka Wawaka i Fabiana Gigera. W wyścigu zwyciężył Wiktor Kurecki, a na 11 miejscu przyjechał Bartek Wawak. Lokata oczywiście jak najbardziej do poprawienia, natomiast strata to było tylko 1,5 minuty, więc tam było dosyć ciasno. Także myślę, że Bartek może być zadowolony z tego startu. W ten weekend zakończyła się także etapówka Cyprus Sunshine Cup, która wystartowała w czwartek bodajże. No i tam zwyciężali odpowiednio Lars Foster i Anna van der Breggen. W poniedziałkowym odcinku to już wszystko. Oczywiście widzimy się kolejny raz w środę. Dzięki za uwagę. Cześć.